Dzisiaj zaczynam trening, będę ćwiczył według planu, który przygotował mi Mariusz Kupczak, dwukrotny mistrz świata w kulturystyce. I tam w planie jest ława, oczywiście nieduże ciężary, na razie bez zmieniania ciężaru i tak dalej, tylko ilością regulowane jest obciążenie powtórzeń serii i też czasem trwania. Tam później mam mieć, to wyjaśnię później, jeden ruch koncentryczny 4 sekundy, ekscentryczny 7 sekund. Mam problem z regulacją ławki, bo mam mieć skos, a chyba sam nie dam rady wyregulować. Może jest problem. Najwyżej ci będę zablokowany, a ja za moimi rękami łatwo nie przełożę. Także dzisiaj robię tylko na płaskiej serii. Trudno, także mam nadzieję, że Mariusz to zrozumie, że techniczne problemy. Nie chcę się podnieść, oparcie pewnie tam jest zatyczka jakaś, której sam niestety nie z moją sprawnością nie zmienię, nie przełożę. O, to są takie rzeczy, które wychodzą w prawie w czasie treningu. Dla zdrowej osoby to nie byłby żaden problem, ale dla mnie to jest jakiś problem. Być może nie będę się żegnał z ławeczką, tylko ustawię tą ze skosem. Tutaj będę raz na jednej, raz na drugiej ćwiczył. Tutaj duże ciężary na płaskiej, a tam na skosie to tylko dobicie, prawda? Takie, że to już jest pierwszy problem techniczny, z którym się muszę zmierzyć. No ale tak to jest, bo wiadomo, że nic nie jest proste. Trzeba pod siebie, jak osoba niepełnosprawna musi pod siebie wszystko ustawiać powolutku. Przechodzę do ćwiczenia. Pierwsza seria 20 powtórzeń. Rozgrzany już jestem, w góry się zgrzałem. No i tak chyba zrobię najpierw 5 powtórzeń, takich jeszcze zrobię. O, nie wiem, co się rzucę z motyką, tylko powolutku. Tego w planie nie było, ale zdrowy rozsądek mi podpowiada, żeby zrobić najpierw takie luźne. Na razie się wdrażam do tego treningu. Tak jak mówię, nie wiem jak z tymi skosami jeszcze zrobić. Będę musiał to przemyśleć. No bo bezpieczeństwo przede wszystkim, jakby miała mi się ławeczka złożyć, dlatego że jest ustawiona do łatwego przekładania, no to lepiej, żeby czegoś takiego nie było, to już wolę na płasko ćwiczyć, a drugą ławkę zachować na tej drugiej tylko z kosy. Dobra. To wszystko nowe dla mnie, ten sprzęt.
zmniejszyć obciążenie na początku jeszcze. Dobra, to przerwę. I teraz 4 sekundy ekscentrycznie, 7, odwrotnie, 4 sekundy koncentrycznie i 7 sekund ekscentrycznie. 15 powtórzeń. Chyba nie dam rady, bo czuję zmęczenie. No ale będę próbował. Leży mi, trzeba wszystko pilnować. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie ma szans. Koncentrycznie i ekscentrycznie z takim stopowaniem, spowolnieniem nie zrobię tego po prostu. Musiałem przerwać serię, bo już mi siadały klatę i ręce. Tutaj jeszcze może być problem, bo ja wczoraj gumami klatę ćwiczyłem i też zmęczenie czuję. Natomiast no tutaj na razie to nie będę robił tej ekscentryki i koncentryki. Zrobię po prostu 15 powtórzeń i minuta dla mnie na razie to jest za mało przerwa między jedną serią a drugą, bo tu półtora minuty, bo przeoczyłem te 30 sekund, półtora minuty miałem przerwy i no, widać, że no, no nie dałem rady, widzieliście sami, no. Nie ma co się oszukiwać, trzeba stopniowo się wdrażać. Jeszcze będę z Mariuszem na ten temat rozmawiał. Ale moja intuicja, doświadczenie treningowe 20-letnie, bo jakby nie było te 3-4 czasami razy w tygodniu przez 20 lat chodziłem na siłownię, w klubie trójboju siłowego trenowałem, to i tam też różne plany realizowałem, ale byłem zdrowy. Teraz nie jestem zdrowy i to jest zupełnie inne ćwiczenie niż kiedyś, także muszę tutaj trochę wyluzować. Także teraz fast start, za chwilę spróbuję trochę dłużej przerwa i zaraz spróbuję według planu te 15 powtórzeń zrobić. A ja czułem, że to jest mocny trening, nawet pisałem Mariuszowi, że ostro, no ale dopóki nie spróbowałem, to nie wiedziałem, no, no bo trzeba najpierw spróbować. I też Mariusz też nie wie, nie zna moich możliwości, może ja wyglądam groźniej niż jestem silny, bo napuchnięty jestem, nie? Tam jakieś mięśnie są, natomiast to się nie przekłada na moją sprawność taką siłową, wytrzymałościową. Dobra, spróbuję teraz te 15 normalnie zrobić, bez zatrzymywania, nie? Bez zwalniania. Yeah.
sztywnością spastyczną, tak jak u mnie, stan na dany dzień może być zupełnie inny. W ciągu tygodnia się zmieniać, także jak widać, nie jest lekko. Jaki czas? Jeszcze półtora minuty. Tak jak mówię, no nie ma co przesadzać. Ja myślę, że też ta ilość, bo Mariusz chce, żebym codziennie ćwiczył siłowo na zmianę. Poniedziałki, środy, piątki, klata. Wtorki, czwartki, soboty, bicepsy, plecy i bicepsy. To też jest za dużo tych jednostek treningowych dla mnie, na moje możliwości. Po prostu spastyczność nie da mi żyć, nie pozwoli mi się zregenerować, odpocząć. A chodzi o to, żeby zmniejszyć tę spastyczność, a nie zwiększyć. Nie chodzi o klasyczną spastyczność, tylko o sztywność spastyczną, że każdy ruch jest powolny jak smole i brak siły, coraz większy brak siły. Tutaj jeszcze być może ten plan zadziała jak za miesiąc, jak już będę systematycznie ćwiczył według tego planu i stopniowo będę zwiększał obciążenie, to wtedy ten plan zadziała, ale na początek to jest tego dużo. Mam pierwszy trening i już jest problem, a co będzie później na przykład z drugim, trzecim, czwartym, piątym treningiem pod rząd. No tutaj tylko jedynie to, że plecy ja mam silniejsze niż klatę. Także jak będę robił plecy w danym dniu, to powinno być lepiej niż przy klacie. Och, jaki czas? Dobra. Jeszcze 12 powtórzę. Może i dobrze, że tych skosów nie robiłem, bo nie to radę zupełnie na płasko zrobić. Teraz się podniosę, bo sznurka nie mam, czy brzuch mi pozwoli się dźwignąć. Usiadłem. Jeszcze jeden problem z ustawieniem. Ale zanim stanę, to sobie poczytam, co tam według planu dalej mam. Z tego co pamiętam, to barki. Ale sprawdzę. Też katorżnicze barki, bo gumami, ale. Czy w piątek chyba nie zaraz przeczytam. Ale też 12, 15. 12 powtórzeń, to jest dużo. Dysk. Mam zapisany plan na... O, nie ma sieci, dostępu. Gumy mam w ogóle, o tym nie pomyślałem. Tylko muszę złapać sieć. Thank you.
matę w Neon Plus, czyli idę do drugiego pomieszczenia na matę. To zrobię. I później barki, wznosy boczne z handlami. To też w drugim pomieszczeniu zrobię. Okej, to lecę. Tylko jeszcze wstać, taki mały. Dobra. Ja już dzisiaj chodziłem bez podpierania się. I te nogi też są zmęczone. Zanim ja się ustawię na ćwiczeń, to już jestem zmęczony. Teraz 20 powtórzeń. Floor push handlami. Czyli po prostu wyciskanie leżąc na plecach na podłodze. Najzwyczajniej w świecie, bez angielskich nazw, nazewnictwa. Handle mam 5-kilogramowe, no bo takie w tej chwili tutaj mam. Zobaczymy, jak to będzie szło. I lecimy z tym koksem. Jest ciężko, ale daję radę. Spróbuję tą minutę przerwy załamać. Ale bez zatrzymania będę robił na razie. Samo przechodzenie, zmienianie i tak dalej, to już jest dla mnie bardzo znaczące. Mario tak planował, że to 40 minut zajmie trening, a już w tej chwili mam 27 minut, a dopiero jestem tak naprawdę po jednym ćwiczeniu, no, bo tylko łapka na płasko, ale zanim pozapalę światła, przejdę, ustawię, postawię kamerę, to dużo energii na to tracę i dużo czasu. No to nie jest tak jak u zdrowej osoby, że sobie podejdzie, pyk, postawi i leci. Dobra, to jest minuta. Nie idzie to mi dobrze, nie jest to za bardzo zgodne z planem Mario, ale się tym nie zrażam, bo to jest pierwsze moje podejście, pierwsza próba. Myślę, że za miesiąc, jeżeli będę systematycznie się tego trzymał i tak dalej, się na tyle wzmocnię i opanuję to wszystko, nie będę też tracił czasu na filmowanie, albo tylko filmuję jedno jakieś ćwiczenie i wtedy lepiej to pójdzie i sprawy i będę po prostu już mocniejszy w tym momencie, bo teraz no widzicie 5 kg handelki, tam 32 kg sztanga, no i czuję się zmęczony, no i jest to wyczerpujące dla mnie i boję się, bardzo się boję, bo już czuję, że będą
domsy, zakwasy i spastyczna, i sztywna, i spastyczna, i zwykła spastyczność, taka, żeby miał drgawki nad ranem. No bo czuję zmęczenie, czuję wyczerpanie. Przy czym, ponieważ pominąłem tam ławkę skośnie, jeszcze nie wiem, czy czasami później na siedząco, bo jeszcze na siedząco mam tricepsy robić jednoręcznie, to czy przy okazji nie zrobię też jeszcze takich rozpiętek na siedząco odchylony tułowiem do tyłu. Dobra, no to ostatnia seria. Bo tak jak mówię, tam nie robiłem tych skosów. Dobra, teraz trzeba przejść do siadu i z nosy bokiem hatlami. Muszę chodzić do wózka, bo będę na wózku siedział. Przesunę, żeby łatwiej się brać, bo tak muszę wstać i znowu zmęczenie. I przy staraniu, ponieważ się wspieram, to znowu klata będzie ćwiczyć. Niezależnie od tego, czy chcę, czy nie chcę w danym momencie. A jak widać, klata jest potrzebna. Tak. A i kamerę muszę przestawić. Nie jest lekko. Tak, żeby nagrywać ćwiczenia, muszę przestawić kamerę. Jeszcze sprawdzę plan. Tak, z nosy boczne hantami teraz. I znowu 20, 15 i 12 powtórzeń. A na końcu tricepsy wyłącz. Aha, ale to jest piątkowy trening, to tam jeszcze będzie francuskie wyciskanie. No i musiałbym mieć sztangę, tutaj będę na macie to zrobił. Też muszę się zorganizować z tym. Dobra. Robię normalnie z nosy bokiem, 5-kilogramowymi haplami, ale zwykle na stojąco to robię i wtedy jakoś tak łatwiej jest balansować. Czasami też 20 powtórzeń robię w zależności od samopoczucia, bo ja tak do tej pory przez ostatni okres ćwiczyłem intuicyjnie, bez planu, po prostu tak jak spastyczność pozwalała i chęci. Także teraz lecę z nosy bokiem na siedząco i już wiem, że 20 powtórzeń to jest dużo w tej chwili przy moim obecnym stopniu zmęczenia. Słuchajcie, jak pech to pech, właśnie mi się rozładowała kamera i kolejny czas straciłem na ustawienie telefonu do nagrywania, także taki czas na sprawy organizacyjne i niestety kosztem treningu, ale tak jak mówię, to jest pierwszy próbny trening. Nie przywiązuję teraz do tego znaczenia, później nie będę tyle nagrywał. No to lecimy. 20 powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dziesięć, jedenaście, dwanaście.
Ledwo, ledwo praktycznie nie zrobiłem. Niezbyt prawidłowo. Bo się później już kompensuje, jak nie daje rady. A lepiej tak szczerze zrobić mniej, z mniejszym ciężarem. A dokładniej. No ale teraz testuję plan pode mnie, nie? Pode mnie, bo tak jak mówię, ten plan jest na razie ogólny. Taki, który zakłada, że jestem trochę sprawniejszy niż jestem i silniejszy. A trzeba będzie go pewnie dostosować, to już będę z Mario konsultował. Mariusz, pozdrawiam Cię i dzięki za przesłanie tego planu. Mariusz Kupczak, trener, dwukrotny mistrz świata w kulturystyce na wózkach. Pozdrawiam. Lecimy. Teraz 15 powtórzeń. Mam nadzieję, że dam radę. Dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15. Żona woła i przeszkadza w nagrywaniu i w ćwiczeniu. Słucham, Monika. Dobra, no, powodzenia. Pa. Minuta przerwy i 12 powtórzeń i później przechodzę do gumami powinienem do tricepsów, tylko znowu kwestia organizacji, nie jestem do końca przygotowany, bo mam jednorącz guma, podejrzewam, że zza głowy, bo w sumie tego nie ustawiliśmy, bo można też zawiesić gumę w dół, prawda, jednorącz, a wtedy jednorącz nie ma sensu, to tutaj zza głowy jednorącz, ale tego chyba nie zrobię. W drodze wyjątku, Mariusz, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Dzisiaj pójdę na wyciągu dwurącz normalnie tricepsy robić i nie wiem jeszcze jak zorganizować to wyciskanie francuskie. Tutaj najlepiej by było na tej macie, ale ktoś musiałby mi sztangę przynieść. Sam nie przyniosę. Chyba, że tu mam jeszcze taką do bicków, lekką sztangę. To może uda mi się, tego nie będę nagrywał ją. Przełożyć, kurde, jak wiadomo, to trzeba robić ostatnią serię. 12 powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 12. Ok. To zrobione. I teraz pójdę tricepsy robić, a później, jeżeli mi się uda, tricepsy, ale dwurącz na wyciągu, bo nie mam tu gumy. Hantlem też nie zrobię, jeszcze spróbuję hantlem, ale lewą ręką nie zrobię, może prawą. Tylko przymiarkę zrobię. No, prawo mogę zrobić. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. A może zrobię? Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Ciężko. 15. Już barkiem pomagam, odchylam. A tu powinno być nieruchoma ta część. 16. 17. I kładę się coraz bardziej. Zsuwam się. 18. No dobra. 15.
Pierwszego to zawód. 19. 20. Muszę się poprawić. Lewą chyba nie dam. Na próbę zrobię teraz lewą, czekając aż prawa ta się zmęczy. Ale lewa jest. Nie umiem do tyłu, chyba że tak, ale to już jest takie. Lewa jest bardziej porażona. Jest problem. Dlatego tricepsy lepiej mi dwuręcz robić. Oburącz, dwuręcz. Oburącz niż jedną ręką. Teraz 15 prawą. Ale jak ten problem lewej ręki rozwiązać? Żeby miał albo zamiennie jakieś ćwiczenia. To jest problem do przemyślenia. Dzisiaj chyba tylko prawą zrobię, a już czuję, że w kość dostaję. Ten triceps, to znaczy pójdę jeszcze później na wyciąg, ale w tej chwili. Jeszcze, dobra. Chyba trochę za długo ledwo prostuję. 11. 11. O, oszukiwane. Końcówka oszukiwana. Niby 15. Przerwy. Nie wiem jak to lewą sobie, bo nie dam rady. Po prostu coś jest nie tak. Ona jest bardziej porażona i uchwyt. Ten bark. Także nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Takie, ale to i tak za duży ciężar mam, nie? W tej chwili na lewą. Musiałbym też bark wzmocnić w tej lewej, z lewej strony bardziej. Może Mario mi podpowie, co z tą lewą ręką. Bo na razie nie mam pomysłu. Także zrobię teraz to. Pójdę na wyciąg do drugiego pomieszczenia. I tam zrobię tricepsy na wyciągu. I chyba odpuszczę to francuskie wyciskanie. No bo dużo dla mnie, dużo. Duże obciążenie, w piątek tam jest więcej tych ćwiczeń, w poniedziałek i środę mniej. Jeżeli chodzi o tricepsy, tak z tego planu wynika. Albo źle zapisałem plan. A piątek jest takie doładowanie mocne. Z obciążeniami. To jest, o kurde, znowu gadam. Dobra. Sorry, bo to przy tym nagrywaniu to też jest inne ćwiczenie. Szkoda, że lewa ręka nie jest tak sprawna jak prawa. Bo autentycznie chciałbym zrobić to. Jeszcze raz się przymierzę. Raz. Chociaż trochę. Dwa. Kurczę, nie umiem tu. Trzy. No już widzicie, co to właśnie ucieka, już ucieka.
Dobra, zrobię przerwę. Minutę i jeszcze raz powtórzę nową. Byle jak, tak jak teraz, znaczy ja się staram dobrze, ale po prostu nie umiem dobrze. I jeszcze raz zrobię. Tyle ile mogę, tak jak teraz, aż ręka wysiądzie. Przecież nie powinno się do granicy dochodzić, no ale to jest dzisiaj jeszcze próba. Może z czasem ta lewa rośnie też lepiej. Jak będę systematycznie to robił. Po trochę do przodu. Nie? Na początku tylko głową ruszałem po urazie rdzenia. A teraz już takie cuda jako tetraplegi robię, bo przecież są tetraplegicy, którzy niczym biedni nie ruszają, a bardzo by chcieli ćwiczyć i nawet nie mogą. O kurde. No, to. Raz. Oszukuję to bardzo. Kompensuję jak się da. O kurde. Dobra. Teraz mniej chyba tych oszukanych ruchów zrobiłem. Minuta przerwy. I się przechylam, a to powinno tak być. Kompensacja, no ale jak się nie da tak, to próbuję inaczej. Ale coś wymyślę jeszcze na to. Myślę, że po prostu trzeba wdrożyć dwiema rękami na wyciągu. I to francuskie, nie? I dwie ręce. Z tym, że dobrze by było też, żeby ta ręka lewa poszła do przodu i takie, nawet takie nieudane ćwiczenia też w jakiś sposób tą rękę do przodu popychają. 100 razy, 1000 razy się nie uda, a ten 1001 może prawidłowo wykonał, nie? Troszkę dłużej poczekam, żeby ta lewa odpoczęła. Ale trening fajny, bo ja się czuję. Jest już 53 minuty treningu. Czuję się fajnie, bo ja lubię się zmęczyć, nie? Tylko zazwyczaj to robiłem to, co lepiej mi wychodziło. Zawsze człowiek idzie na łatwiznę, tak? A tutaj jest plan i trzeba go robić. Jeszcze nie wiem, czy za głowy dwoma, jak bym robił. Nie ma rękami. Ale to znowu ściana, dobra, już dzisiaj odpuszczam. Kurde, jak ja to fatalnie robię, ale triceps tu ciągnie, jak potrafi. No właśnie nie potrafi. Dobra. Idę do drugiego pomieszczenia. Na wyciąg, dobić tricepsy, ale oburącz. Z linką i z obciążeniem tam jakiś, ale też 20 powtórzeń to będzie dużo, bo wiem, bo robię tam tricepsy. Wiem, jakie są moje możliwości. Ok. Kolejne ustawienie, przestawienie do ćwiczenia i kamerę. Znaczy telefon, którym teraz nagrywam. I czuję, że tricepsy, mimo że tak byle jak nie leciałem, a wcześniej ta klata mnie wykończyła, to słabo będą iść. No nic, spróbujemy. Raz. Dwa. Trzy. Pięć.
Miało być 20, zrobiłem 15. Trudno. Chwilę usiądę, odpocznę znowu. I druga seria za chwilę. To dobra, lecę. Drugą serię, pierwsza miała być 20, nie zrobiłem. Druga powinna być 15. Mogę nie zrobić, zobaczymy. Nie daję rady. Druga 7 to takie też jakie. A spastykę w nogach czuję tak potworną, że ledwo stoję, bo całe ciało się napina. Mimo że lub nie ćwiczę, ale całe ciało napina. Okej. Lecę, ostatnia seria. Nie będę już nic więcej kombinował, bo jestem podnięty. Spastyka całe ciało, potwornie trzyma, szczególnie nogi. Powinno być 12 w ostatniej serii, ale myślę, że z 6 zrobię. Zobaczymy. Tu oczywiście następnym razem zmniejszę obciążenie, bo ewidentnie jest w tej chwili po zmęczeniu, po całym tym treningu jest za duże już, bo już mięśnie są wykończone. A normalnie jak złożymy w miarę poczęty, jestem to tym samym ciężarem 3 razy po 10 powtórzeń robię. Ale teraz jest inny system ćwiczenia, inny plan i trzeba się do niego dopasować. Pozdrawiam wszystkich. Polecam trenera Mariusza Mario Kupczaka. Na pewno fajny, ciężki plan treningowy dla twardzieli wam przygotuję. I oczywiście można z nim rozmawiać, żeby ten plan dopasował potem do waszych potrzeb. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam firmę K-Sport. Ławeczka w 90% się sprawdziła, bo mogę odkładać to, co jest dla mnie najważniejsze, ciężar, jak się zmęczę. Trochę mam z regulacją problem, ale to tak jakby wynika z mojej niepełnosprawności. No i dzięki Tobie, Wojtek, Zrzuć Brzuch, kanał Zrzuć Brzuch, bo Ty mi bardzo dużo pomogłeś. Trzymam Was wszystkich, pozdrawiam ciepło, zdrowo. Trzymam Was, nie wiem co chciałem powiedzieć, już zmęczenie. Aha, powiem Wam ile trening wyłączę. 1 godzina i 8 minut bez jednego ćwiczenia, bo bez ławki skośnej. Ale dużo czasu zajęło mi też nagrywanie, te nagrywki i ustawianie. Pewnie byłoby szybciej, a powinno się skończyć całość w 40 minut. Na razie, cześć, siła!